Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na nową seryjkę, tym razem z gierki Art of Murder, Sztuka Zbrodni. Jest to gra z 2007 roku, jest to pierwsza część z trzech, które chcę ograć na swoim kanale. Pozostałe to Klątwa Lalkarza i Karty Przeznaczenia. W każdej z tych części będziemy mieli do czynienia z seryjnym mordercą. Tym razem wcielimy się w młodą Nicole Bonnet, agentkę FBI, która tak naprawdę zaczyna swoją przygodę w policji. I od razu będziemy przydzieleni do trudnego zadania. Czy podołamy? Mam taką nadzieję. Dlatego ja już nie przedłużam, rozpocznijmy nową gierkę. Agent Nicole Bonnet, reporting for duty at the surveillance post. Easy, girl. What? You tired of your desk job? Nicole, I don't think you'll have an opportunity to prove your worth here. You'll have to listen to my friggin' jokes for hours on end. So talk to me about work. I have the first operational task for you. You'll go to the bar around the corner and bring me some coffee. The message to Nick. Damn it! Dzień pierwszy, biuro FBI. Dyplom. National Best Head of Branch Award, Chicago 2000. Actually, we all know each other from our Quantico days. No dobra. Mamy Chisera, porozmawiajmy z nim. It's just how it is, Nicole. One minute you're stretching your legs, the next you're stretched out on a slab. I just don't understand why he had to die. It could happen to you, me, anyone. It's an occupational hazard. If it wasn't for the stupid coffee, he'd still be alive. Maybe. To be honest, I'm not sure myself anymore. Anyway, I've got to talk to Nick. Ruth, is Nick in? Not yet. That's Nick for you. Never around, always late, hard to get a hold of. Still, he has got a lot on his plate right now. Drugs, fraud, serial killings, all the good stuff. Sure, he's a success, but he's a lousy timekeeper. So it's time he had someone new to do his paperwork for him. Bonnet? Yes? You're it. Roger that. Good. Before you start, though, I need that report. Sure thing. Should I save it on the server? Just bring me a hard copy. You've got five, then I want you back in here with it. All right, chief. Okej, czyli mamy nowe zadanie. Musimy skończyć raport i dostaniemy też nowego partnera. Moi drodzy, zanim rozpoczniemy całkowicie tą rozgrywkę, wejdę sobie w opcje i ściszę troszeczkę dźwięki, troszeczkę dialogi, ponieważ ewidentnie są troszeczkę za głośne. Great idea! Great idea! Great idea! Myślę, że tak będzie w sam raz. Czyli tak, znajdujemy się w gabinecie prawdopodobnie komendanta. Nie wiem, czy w ogóle komendant jest w FBI, ale powiedzmy, że tak.
Sala. Ruth? Yes, honey? I need to do the report on yesterday's business, and I just can't get it all down. Poor James. What his wife and kids must be feeling. Why did I agree to fetch the damn coffee? Don't blame yourself. Who could have known? Guest? It's impossible. I knew this kind of thing could happen when I joined up. Don't get me wrong. But having someone actually die in your arms, it sounds like a cliche, but... Listen, I know it's not a great comfort, but we've all lost friends here. You're not on your own, honey. In fact, you know what? Yes? Now would be a good time... A good time for what? To ask to be reassigned. Nobody'd blame you. No. No way, Ruthie. I have to get him. Wygląda to tak, jakby nikt się nie przejmował tym, że zginął kolejny agent. Tak jakby to było na porządku dziennym. I zginął jeden, przyjdzie drugi. No i tak w kółko. Czy coś my znajdziemy na tym biurku, co będziemy mogli zabrać? The piles never get smaller. Sterty papierów, które nigdy nie maleją. Możemy porozmawiać z Ruth, ale nie chcemy tego robić. Jest też kopiarka. The feeder moves smoothly. Lower paper feeder, cap 500. Brak papieru, czyli prawdopodobnie nie uda nam się wydrukować raportów. Peace and quiet prevail around here. It's one place at least. Maybe I abandoned my cozy desk job too soon. Nicole, a nie uważasz, że gdybyś nie poszła po kawę, to mogłabyś podzielić losy swojego kolegi i też zginąć? Tak naprawdę ta kawa mogła uratować ci życie. I'm not sure if those broken cables on the mezzanine have anything to do with it, but this telephone is a goner. This is a new office. The phones haven't been connected yet. Still, you can always call from your PDA. No tak, mamy tutaj PDA. Telefon, jakieś wiadomości i tak dalej, czyli w razie czego będziemy wiedzieli, gdzie co mamy szukać. Możemy też spojrzeć na zdjęcia, jakieś raporty, notatki i tak dalej. I'm focusing mainly on those dark characters. There's a crazy idea in this office about limiting one's caffeine intake. Mom and Dad, with my dog, Bella. Typowa klawiatura. To finish my report, I'll have to consult Nick. He knew best what the scene was. Ale tak, telefon nie działa, my nie mamy numeru telefonu do Nicka. Może sekretarka mi powie, jaki jest numer. You were saying something about a report? Don't keep the chief waiting. Niestety nie. Mamy kolejne biurka. Możemy wyjść na antresolę, bądź wejść do magazynu. Jest też tablica korkowa i jakaś kartoteka. This file was new when Hoover was swishing around in stockings. Ale nie możemy nic z nich zabrać. Christ, I can't believe James won't be sitting at his desk anymore. I wonder when I'll actually meet Nick at work. A Nick pewnie bardzo rzadko tutaj bywa. Newbies show up once we've unpacked again. Phone numbers. Aha, there's Nick's. Jest numer do Nicka, tak? Phone numbers. Office. Ruth i Boss. James. A to prawdopodobnie są zdjęcia twórców gier. Another untouchable, betrayed by his own men. Tak mi się przynajmniej wydaje. This one was a vegetarian. Murdered 2 hot dog men in 2 states in 2 days. Aha, tutaj mamy numer do Nicka. 555-785-372. Warto to zapamiętać. I nic z tej tablicy wyjąć nie możemy. Żadnych kartek. Ale tak, skoro mamy numer do Nicka, to zadzwońmy. 555-785-379.
Nie odbiera. Everything I need should be here. Jest dyskietka na podłodze. Niestety nie jest klikalna. Lampa UV. Frankly, I've no idea what to do with it. Frankly, I've no idea what to do with it. Czyli chyba nic nie będziemy mogli stąd zabrać, dopóki nie rozpoczniemy śledztwa. Frankly, I've no idea what to do with it. Frankly? No okej. Ale skoro nikt nie odbiera, to w jaki sposób miałbym się z nim skontaktować? You were saying something about a report. Don't keep the chief waiting. Widziałem, że jeszcze było jedno miejsce, do którego możemy iść. When all the alterations are done, it'll be great working here. I jest to antresola. Dolny poziom. Tu coś leży. A, papier do drukarki. Bierzemy. Na pewno nam się przyda. Ugh, this is heavy. A few more trips like this and I'll have a six pack. No, wzięliśmy papier. Jest też drabinka. I don't need it now. Z początku gierka będzie się powoli rozwijała, ale potem, kiedy już rozpoczniemy śledztwo, będzie naprawdę ciekawie. A skoro wzięliśmy papier, włóżmy go do kserokopiarki. The feeder moves smoothly. Okej. Jeszcze raz chciałbym zobaczyć, czy dobrze spisałem ten numer. Okej, już wiem, gdzie popełniłem błąd. 555-789-372. A ja tam wpisałem piątkę. Czyli jeszcze raz. Wybieramy sobie telefon. I 785-372. No one's answering. Did something happen to Nick? Nikt nie odbiera. I don't know what's happened to Nick. He's like Houdini. Nobody knows. He hasn't checked in for a week now. What? He hasn't submitted any reports or discussed the investigation with the chief? James always did his reports for him. Nick hated paperwork. Well, before James died, he asked me to give Nick something. How am I going to do that now? Do you have his number? Yeah, from the list on the board. Oh, that one's down in the Hudson somewhere. Wait, I'll email you his new one. Thanks, Ruth. Okej. No, czyli już wiemy, dlaczego nie mogliśmy dodzwonić się do Nicka. Zmienił numer telefonu w międzyczasie. Ale to jest dziwne, od tygodnia nie było go w pracy. Mamy nowy numer 555-950-043. 555-950-043. Dobra. 555-950-043. Please leave a message after the beep. Hi, it's Nicole. I've been trying to reach you all day, Nick. I'm doing the report on James's death. His last words were, "Give Nick a message." Just that. Odpaliła się automatyczna sekretarka. O, SMS. Wyjaśnię ci później. Daj mi czas na pozbieranie się. Czy ja mogę mu w jakiś sposób odpisać? Chyba nie. Czyli tak naprawdę nie możemy dokończyć raportu.
were saying something about a report. Every time I come here, I get, like, stage fright. You've got 5, then I want you back in here with it. All right, Chief. Czyli jednak musimy go dokończyć. Ale tak, skoro nie udało nam się porozmawiać z Nickiem, to skąd mamy wiedzieć, o czym mamy pisać? Maybe Nick is right. I won't write too much. In that case, my report is good and done. Nicky, jaka ty jesteś szybka. Na szczęście wcześniej włożyliśmy kartki do kserokopiarki. Warm, fresh printed paper with that nice ozone-y smell. I coś udało nam się naskrobać. A bald description of human tragedy. Szkoda, że nie mogę robić zbliżenia na te obiekty, które mam w ekwipunku. Tak jak było to w przypadku Chronicles of Mystery. Ale tak, mamy raport, przekażmy go zatem Chiserowi. Here you go. One report, hot off the press. Thank you. Now then, for your next assignment... What? What next assignment? I can't just stop... You can and you will, now. Chief, I'm gonna clear this case. I'm gonna bring the bastard in. No, you're not. It's a little more complex than that. But I've been on it from day one. I even had the prime suspect in a foot chase. And you failed to catch him. Well, I'm not gonna catch him from behind my desk. Cool your jets, Bonnet. You'll be assisting Nick with a tough one. Czyli nie będzie nam dane prowadzić śledztwa morderca, przynajmniej na tą chwilę. Oh, come on. Shut up and listen. Now then, Henry Fairbanks, engineer. Mark Chestam, accountant. Andrew Haig, doctor. All killed last month in or around New York. All the vics are white males, age 40 to 45, all done with an unusual kind of blade. Most likely some sort of knife with a curved edge. We're still looking into it. All tortured before death. They all have blue stains and rope abrasions on their arms and legs. And check this, the second and third vics had their hearts cut out. The first guy was probably going the same way, but he had a coronary at some point. Fingernail marks in their palms suggest they were all conscious throughout their ordeals. On top of all that, minor injuries suggest they were probably beaten at some point, too. Whoever did this is a real piece of work. Did the perp leave us anything to work with? No, none of the usual stuff. But in an unusual twist, 16th century Spanish coins were found on all the bodies. Oh yeah? Whereabouts? The first victim had one in his pocket. The second had it under his tongue. The third... Well, you studied psychology. You want to take a guess where the third coin was found? Let's see. The pockets and the mouth are progressively more private areas of the body. The murderer's developing his ritual. At the same time, he's removing the hearts. So coin number three's going in. The pericardium. Bingo! You win tonight's star prize. So he's replacing the hearts with gold coins. That's symbolic of a whole load of messed up shit. Is there any connection between the victims? Not much. Well off, educated, everything's on the server under SK-2007-01. Czyli nasz morderca działa w sposób, jaki był w rytuał Skorpiona. Zostawia monety na miejscu zbrodni. A ciekawe. Ale ogólnie wydaje mi się, że ten morderca, z którym będziemy mieli tutaj do czynienia, jest powiązany albo z Inkami, albo z Majami. Biorąc pod uwagę ten nóż, który był charakterystyczny, z czaszką. The weird knife had Nick thinking along the lines of ritual sacrifices. Aztecs, Incas, stuff like that. Could be the hearts were used as sacrifices to the gods or some other weird shit. Maybe it's a cult thing. Are there any active cults or sects with a Discovery Channel flavor? Maybe. That's a good point. Follow it up. We could at least determine if the murder weapon was some kind of sacrificial type dagger. Yeah, start with that. Check the file for what we know so far. We've extrapolated some sketches, determined its probable shape, and so on.
Okay, maybe I'll find something interesting in the libraries and museums. Yeah, right. Just don't make a PhD thesis out of it. Time is a factor here. I know. Serial killers usually speed up. Any idea when we might expect another present? Yeah, going by his schedule so far, later today or early tomorrow. Christ, okay, I'll hit the Museum of Pre-Columbian Art first. Anything else I should know? That's it. Now get out there and do it. Rysunek noża. What we presume is the shape of the murder weapon. Okej, okay. Czyli musimy udać się do muzeum. No dobra. Obstawiam. O. I want to catch that bastard so much. I hope you do, honey. I hope you do. Well, it's doubtful now. Chief's taken me off it. Ah, don't worry. Doesn't mean you won't catch him. The most important thing is we're all on it now. So what about Nick? Nick and I are partners on this new thing. Listen, if he comes by looking for me... Wow! Congratulations! I'm at the Museum of Pre-Columbian Art. You going about the porter? Porter? Yeah, the porter. The one Nick thought was peddling marching powder out the back door. Huh, didn't know that. No, I'm going there to find me a nice juicy murder weapon. Well, good luck with that. Thanks. See you, Ruth. Obstawiam, że żeby dostać się do muzeum, musimy wyjść na zewnątrz. Antresola i zejście w dół. Dolny poziom. Branch office corridors, currently being renovated. A, mamy tutaj niezły burdel. Jakieś pudełka, nie pudełka. Fotel i biuro, które w ogóle nie jest urządzone. Magazyn depozytów i wyjście na ulicę. I've had enough of this makeshift junk. Sprawdźmy, czy da się w ogóle tutaj wejść. A magnetic keycard lock. I should have a card for this, seeing as I work here. Nicole, wszystko w swoim czasie. Jesteś nowicjuszką. Nie zapominaj o tym. Dopiero rozpoczęłaś tutaj pracę. Old garage is adapted by the FBI for office use. A tradition going back to Elliot Ness's time. Ale nie zapominajmy, że dostaliśmy dość fajne śledztwo. Samochód. Wow. Fajna czarna pantera. Jest mapka. Muzeum Sztuki Prakolumbijskiej. Nice art deco on the building there. Hall. Ale na prawo i na lewo iść się nie da. No, no. Wygląda to naprawdę imponująco. Jest portier. Sorry, ma'am. We're closed today until the end of the week. My name's Nicole Bonnet. I'm from the FBI. What? Hey, lady, I'm clean. Actually, I wanted to talk with the director. Director Warren? Yeah. He in there? Where can I find him? Straight ahead. He's messing around in the main hall, you know. Dziękuję za podpowiedź. Zejście do magazynu. They usually have some pretty interesting exhibitions here. A horrifying guard from the Aztec world. Spójrzcie na twarz tego pomnika. Wygląda jak Jarosław Kaczyński. A horrifying guard from the Aztec world. Brrr! Some of these exhibits sure are creepy. You get used to it. Good morning to you. Good morning, sir. I'm Agent Bonnet from the FBI. You must be Director Warren. The one and only. Might I say how glad I am the Bureau is finally paying attention and hiring more Jodie Foster-like agents. Thank you. Now then, what do you have here in the way of sacrificial daggers and so on? Can I ask why the FBI is interested in pre-Columbian art? Well, the type of knife I just described is possibly part of a murder investigation. Do you know anything about the murderer? I'm not at liberty to comment on that, so could you show me some knives? Certainly, Miss Bonnet. There's a display of obsidian Aztec knives in the main hall. Very old, very beautiful. The priests used them when Cortez was at Tenochtitlan. Fascinating. And they're in the main hall here?
Yes, it's a popular display. I think people like to imagine what they must have felt like. Grim stuff. A nie zdziwiłbym się, gdyby dyrektor tego muzeum okazał się mordercą. Gablota. Those Incans had such a great imagination, but there are no knives with blades that look like our drawing. Dość ciekawa rękojeść. Z takim lutkiem? Czy mogę to w jakiś sposób porównać? Nie mogę. Złote figurki. This creature has a dent on its neck. Could have been caused by spears or school trips. Oranżeria. Mumia. Oh. Scary looking mummy. Hope I don't end up like that. I'll walk around the museum with this pot. Maybe put something out. Mogliśmy zabrać gaśnicę, to ciekawe. Ta maska aztecka wygląda jak ta z filmu Maska, którą znaleziono na dnie oceanu, nawet w podobnych barwach. The way it's hanging around unprotected, it's probably just a replica. I don't need it now. Wow. A to jakie przerażające. Wygląda troszeczkę jak taki klaun. Mumia. Archiwum. Is Warren spreading word about the old maps and his talks of expeditions with old friends? It must have been here that they did their scientific studies. Ale tak naprawdę nie wiem, czego byśmy mieli tutaj szukać. Zresztą te akta nie są interaktywne. Ale? Skrzynia z dokumentami profesora. Frankly, I've no idea what to do with it. Może dopiero później będziemy mogli tutaj zajrzeć. They don't fit together. This magnifying glass is probably used for reading old, weathered maps. Dobrze wiedzieć, że taki sprzęt tutaj jest. Że muzeum takim sprzętem dysponuje. Ale tak, niczego tam nie znalazłem. Mamy też oranżerię. I love these places. O. No i mogliśmy tutaj wejść. Wazy. I can't carry more than one vase. I can't carry. Mogę wziąć jedną wazę ze sobą. I can smell the jungle. Ale nie mam zielonego pojęcia, po co miałbym to robić. If these statues could talk, what would they say about that Mel Gibson picture? I may not be an expert florist, but I'd say this soil could be useful. Wziąłem trochę ziemi. Okej. Ale póki nie wiem, którą wazę miałbym nosić ze sobą, nie będę tego robił. Well, nothing I can see that would help the investigation. Jeszcze raz porozmawiamy z portierem. Hey, how'd it go? You talk to the boss? Yeah, but I didn't really find anything. Well, you know, we don't have everything on display. Sometimes we exchange items with other museums, you know. A ja bym chciał wejść tutaj, zejście do magazynu. Wait, there's nothing to see in there. Proszę mnie tam wpuścić. Oh yeah, like down the road, in other states? Even other countries. We do a lot with South American museums and universities. In fact, I've just been packing a load of stuff for Bogota. Any knives or other kinds of weapons? Yeah, probably. It's part of the collection from upstairs in the main hall. Can I see them? Well, now I'm not sure I can... Let me talk to your boss. Give me his number. I'll call him. Yeah, okay. His number is... 5-5-5-3-6-2-6-9-1.
Mhm, i ja miałem to zapamiętać może. Czemu nie ma tutaj czegoś takiego jak... Aha, mamy. Nick Ruff Chisser Warren. Unfortunately, he must have switched off his mobile. Huh, no reply. Well, I'm afraid my hands are tied. Sorry, lady. Oh, that's a shame. If I don't solve this knife case thing, I'll be doing regular duties again. Probably chasing old drug busts with Nick Romsky. Well, you know, if you just want to look around a bit... You know, I'm sure that'd be, you know... Oh, really? Thank you, sir. That'd be such a help. That's real sweet of you. I won't be long. Yeah, okay. Through these doors here, just like, don't touch anything, okay? No, delikatny szantażyk i możemy zejść do magazynu. It's almost pitch black down here. I'll ask the porter to turn on the lights. No, faktycznie jest to strasznie ciemno, nic nie widać. Skrzynka z wyłącznikami. What a relic. It's older than the stuff on display. Czy ja w ogóle coś zapalam? A, tak. Raz, dwa, trzy. Ale wydaje mi się, że jeszcze wszystkich świateł nie zapaliłem. O, teraz wszystko zgasło. Okej. Ale chyba tam jest jeszcze jedno pomieszczonko, które powinno się świecić. Dobra, teraz zgasiłem wszystko. Czyli to jest chyba jedyne słuszne rozwiązanie, tak mi się wydaje. Co my tutaj mamy? Walizeczkę. Wow, this is a heavy one. Can't be empty. Flight case type of thing for carrying guns, optical instruments, electronic devices, etc. Ale nic nie mogę z niej wyjąć. Mimo tego, że zabraliśmy ją do ekwipunku. Ponton. It might be useful, but damned if I can see for what. Dobra, czy po drugiej stronie coś znajdziemy? Odległa część magazynu. This is probably only one of the stops in the travels of Warren's historical treasures. Ale my szukamy noża, tak? Są ewidentnie jakieś skrzynie. Ale nie mamy żadnego narzędzia, żeby je otworzyć. Jakiegoś noża, śrubokręta bądź łomu. This crate is so heavy, I need muscles on my muscles to shift it. A sealed crate. Very heavy and very suspicious. Może gdyby udało się otworzyć tą walizkę? It's not even closed. Let's take a look. Ah, it's an x-ray scanner. Very useful. They showed us one in training. Oh. Skaner rentgenowski. No knives here. Możemy przeskanować skrzynki. No mamy ewidentnie jakieś wazy i jakąś maskę. Ale to nas nie interesuje. Tak naprawdę nie widzę więcej tutaj elementów. Jest jeszcze jakiś plakat, który moglibyśmy ewentualnie przeskanować. Jeez, this poster is almost a museum piece itself. This is a lousy idea. I had no idea one vase could have so many, pieces. Nie mogę przeskanować nic więcej. Zastanawia mnie też to, po co wziąłem ponton. Large, inflatable dinghy. Why isn't this... This is... What would Nick do in my... I don't want to cover the damn thing. I want to crack it open and take a peek. Chętnie zajrzałabym do środka. Prześwit między skrzyniami. I can see a narrow gap between the two crates.
Only without the stupid jokes this time. Może coś tam będę mógł włożyć. Well, that was stupid. This isn't a good idea. The perfect place to shove a folded up dinghy. O! Czyli rozumiem, że kiedy napompuję ponton, ta skrzynia się przesunie, a my będziemy mieli dostęp do tych z tyłu. I put in, I put out. It's very... Ale nie mogę go napompować. The perfect... Przydałaby się jakaś pompka. Chyba, że za pomocą gaśnicy będę mógł to zrobić. Inflammable pressurized gas will inflate the dinghy. Wow. Ale gaśnicy i pontonu już wziąć nie mogę. Jest kolejna skrzynia. Przeskanujmy ją. Well, these are in pairs. And look here, an empty space. Knife, like in our sketch. Czyli mamy noże. I zobaczcie, ten nóż, który my mamy w ekwipunku, na tej kartce pasuje idealnie jak ten, który brakuje w skrzyni. Czyli jednak... A sealed crate. Very heavy. What shall I do with it? Czyli jednak wiemy, że jest tutaj nóż. Okej, no to chyba tyle chcieliśmy wiedzieć. Do you have an inventory for this stuff, or do I need to call the customs agents? Jeez, I knew it would come to this. Here you go, here's the paperwork. Ha! You see? Right there. Two ritual knives. Where's the second? I'll have to talk to Warren about this. Sure. Whatever you like, I'll probably get fired from all this anyway. No dobra, spróbujmy w takim razie zadzwonić ponownie do Warrena. Aczkolwiek coś czuję, że i tak nie odbierze. Unfortunately, he must have switched off his mobile. Ale za to możemy wrócić na komendę i powiedzieć o... You leave everything in order down there? Just as you left it. You can trust a Fed, right? What about this case? Wasn't there before. Oops, I'm sorry. I forgot all about it. Muszę walizkę odłożyć z powrotem na miejsce. Inaczej nie będę mógł opuścić muzeum. Czy ja mogę ją tutaj zostawić gdzieś? Skąd ją zabrałem? Nie wiem. Chyba, że muszę ją oddać portierowi. Well, that was stupid. They don't fit together. How many times can I try the same thing, eh? Czyli gdzieś tutaj na dole będę musiał ją zostawić. Może po prostu przy tych skrzynkach ją zostawimy. This is a lousy idea. Well, that was... What shall I do with... Nie mogę tego nigdzie tutaj odłożyć. Look, lady, I don't know what you heard, but I ain't got nothing to do with it. You leave everything... Just as you left it. You can trust a Fed, right? What about... Oops. Chyba, że... No nie, to jest bez sensu. Ja ją muszę gdzieś tutaj odłożyć. Tak myślałem, żeby ją odłożyć w to miejsce, zgasić światło i by nie było problemów. Ale nie mogę tego uczynić. This is a lousy idea. What would Nick do in my shoes? Odłożyłby walizkę na swoje miejsce.
Why isn't this... Dlaczego to nie działa? Ponieważ skaner jest schowany i dlatego to nie działa. This isn't a good idea. They don't fit together. Te rzeczy do siebie nie pasują. A dobra, i teraz punkcik się pojawi, mimo że wcześniej sprawdzałem i go nie było. Ale Nicole, mogłabyś biec trochę szybciej. Well, what do you know? The case fits here perfectly, as if it was always here. No i świetnie. Walizka odłożona, więc możemy wyjść z muzeum. You leave everything in order down there? Just as you left it. You can trust a Fed, right? O. Na Staten Island zamordowano Johna Rudolpha, Maklera. To chyba kolejne dzieło twojego seryjnego. Rozejrzyj się tam, ja dojadę później. Czyli mamy kolejne morderstwo. Villa Maklera. Who'd think such an idyllic place could be a crime scene? No i dotarliśmy pod willę. Ale moi drodzy, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!